Cześć, tutaj Dorota z Look for Book i dzisiaj przychodzę do Was z kolejną recenzją powieści, gdzie to Wy wybraliście dla mnie książkę do recenzji. I jest to Klara i Słońce, Kazu Ishiguro. Jest to kolejna książka Kazuo Ishiguro po otrzymaniu Nobla za Okruchy dnia. Książka, słuchajcie, która z tych, co przeczytałam do tej pory, z tych Waszych próśb, polecajek, najbardziej mną poruszyła i którą oceniłam bardzo wysoko, ponieważ dla mnie to jest 10 na 10. Natomiast przedstawię Wam to jakby z mojego punktu widzenia i sami ocenicie, czy jest to książka również dla Was. O czym jest Klara i Słońce? Klara i Słońce jest pisana z perspektywy Klary. Klara jest to sztuczna przyjaciółka, czyli android nie najnowszej generacji, ale taki, który ma za to wyjątkowe umiejętności. Oprócz tego, że ma gdzieś wiedzę, świetną pamięć, to też jest bardzo dobrym obserwatorem. I to, co go wyróżnia, to jest to android z empatią, empatyczny. Kolejne jakby androidy nowszej generacji mają wiele różnych funkcji, natomiast już są pozbawione tej empatii. Klara, najpierw ją poznajemy w sklepie z androidami, z tymi SP, czyli sztucznymi przyjaciółkami, i ona obserwuje właśnie świat z okna wystawowego sklepu i tam też dostrzega dziewczynkę, której później sztuczną przyjaciółką się stanie. Dziewczynka nazywa się Josie, jest ciężko chora i Klara, ponieważ ma wyjątkową empatię, chce bardzo jej pomóc. To, co dzieje się później, czyli jakie tajemnice gdzieś rodzinne wychodzą, dlaczego rodzina kupiła tą sztuczną przyjaciółkę Klarę, co w niej jest takiego wyjątkowego, że ta rodzina akurat chciała tego, a nie innego androida, co ją wyróżnia, co wyróżnia też tą rodzinę, jakie sekrety ta rodzina skrywa, no to tu już w książce. Natomiast słuchajcie, w tej książce nie chodzi o samą treść, a czy nie chodzi o samą fabułę, tylko dla mnie jest to książka taka futurystyczno-filozoficzna. Przy czym ten futuryzm to może przejawia się w tym, dokąd zmierzamy, ale też jest na tu i teraz, czyli kim właściwie jest człowiek, co nas wyróżnia, czy rzeczywiście jesteśmy tak wyjątkowi w stosunku do innych stworzeń albo do innych wymyślonych rzeczy, nawet w stosunku do sztucznej inteligencji. Czy jesteśmy, właśnie kierujemy się takimi zasadami etycznymi, czy może niekoniecznie, że właśnie jakaś sztuczna inteligencja byłaby lepsza od nas. I tutaj Kazuo Ishiguro stara się odpowiedzieć na te pytania, przy czym to nie jest tak, że on nam daje gotowe odpowiedzi. To jest książka, która zmusza nas, czytelników, do takiego zastanowienia się, do refleksji, do przemyśleń, do takiego... Wiecie, czytając tą książkę, która jest zresztą napisana naprawdę w bardzo przystępny sposób i świetnym językiem, mi się ją naprawdę bardzo dobrze czytało, chociaż tak jak mówię, nie dla każdego może być na przykład powieść, gdzie jest niewiele dialogów i że gdzie tym właśnie głównym narratorem jest ten android. Jest ukazany świat z jego perspektywy, tak, z perspektywy Klary. Wracając do, widzicie, i poszłam z dygresją i wracam do meritum. Tutaj, tak jak mówię, to czytelnik, przed czytelnikiem stoi odpowiadanie sobie na te konkretne pytania, do zastanowienia się nad sobą,
do zastanowienia się nad ogólnie ludźmi, nad człowieczeństwem, dokąd zmierzamy, czym właściwie jest miłość i czy miłość może być trwała, wieczna, czy jest bezinteresowna, może egoistyczna. I tutaj też są takie sytuacje, gdzie właśnie to czytelnik myślę, że staje właśnie przed odpowiedzią na tego typu pytania i sam wyciąga sobie jakieś refleksje. I to jest nasza Klara. Dlaczego jest i Słońce? Słońce dlatego, ponieważ androidy czerpią ze Słońca energię. Podejrzewam, że są po prostu zasilane, tak, energią słoneczną i dlatego to Słońce jest dla nich właśnie taką mocą życiodajną, tak. One wierzą, że to Słońce jest takie wyjątkowe, to jest to, co daje im życie, to, co dzięki czemu mogą istnieć, co może też wszystko uzdrawiać. I Klara w tym Słońcu pokłada wielkie nadzieje również w stosunku do tej swojej rodziny, gdzie pełni rolę tego SP, czyli sztucznej przyjaciółki dla Josie. Czy uda się Klarze i Słońcu zawrzeć jakiś pakt, co to przyniesie i czy my ludzie potrafimy docenić to, co daje nam natura, potrafimy właśnie korzystać z tego Słońca, z tej życiodajnej energii, czy to wykorzystujemy, czy raczej to sami niszczymy. To tutaj też jest w tej książce. Myślę, słuchajcie, że powiem Wam, że chyba już dwa razy wracałam do niektórych części z tej książki, żeby sobie jeszcze raz przeanalizować pewnego rodzaju fragmenty. I dla mnie jest to książka, do której się wraca. Natomiast też słyszałam opinie osób, że dla których ta książka okazała się nudna albo że tylko na raz, że niekoniecznie pamiętają gdzieś tam tą fabułę. I dlatego tutaj mówię, że ta książka może nie być dla każdego. Czyli jeśli ktoś z Was lubi takie książki do przemyśleń, takie filozoficzne, zmuszające do refleksji, takie, do których chce wracać, chce analizować, zastanawiać się, no to wtedy na pewno mu się spodoba Klara i Słońce. Natomiast jeśli ktoś szuka jakiejś takiej lekkiej powieści z literatury pięknej albo obyczajowej, no to to na pewno nie Klara i Słońce, bo tutaj tego nie znajdzie. Dla mnie naprawdę wyjątkowa i dodatkowo jest, słuchajcie, niesamowicie wydana. Twarda oprawa. Tu jest też takie właśnie, widzicie, okno specjalne zrobione, przez które Klara też obserwuje zachodzące słońce, bo uwielbia zachody. No pięknie jest zrobiona, więc na pewno pięknie będzie wyglądała na półce, u mnie już wygląda. I tak jak mówię, zachęcam Was do lektury. Mnie osobiście zachwyciła i to będzie jedna z moich najlepszych książek tego roku. Czekam na Wasze oceny, czy Wam się, czy żeście już czytali, czy Wam się podobało. Jeśli tak, to napiszcie w komentarzu. Dodatkowo zapraszam Was na też mój Instagram, gdzie prawie codziennie umieszczam jakieś dodatkowe recenzje pozostałych książek bądź innych, które warto przeczytać. To tyle na dzisiaj. Pozdrawiam Was serdecznie, życzę Wam miłego tygodnia i do zobaczenia.